Wśród mieszkańców Cieszyna, którzy sprawdzali na rynku wyniki wyborów, sondowaliśmy nastroje przed drugą rundą, która tutaj, w mieście nad Olzą, wydawała się nieunikniona. Z góry było przewidziane, że musi być dogrywka. Nie było faworyta, jak poprzedmówca mi to państwu określił. To chyba każdy też to podkreślił, że nie było zdecydowanego. To jedna wypowiedź wtórna. Druga sprawa też wtórna, że dotychczas, dokąd był były burmistrz, pan Ficek, no niestety spalone to było na panewce. Spotykaliśmy zarówno zwolenników Mieczysława Szczurka, reprezentującego cieszyński ruch samorządowy. Ci uważają, że jego przeciwnik, obecny wiceburmistrz Włodzimierz Cybulski z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota dla Cieszyna, będzie kontynuował politykę odchodzącego burmistrza Bogdana Ficka. Trzeba już zmianę zrobić, bo ta druga osoba już jest ponad 20 lat, więc już jest czas, aby odszedł. Spotkaliśmy też zwolenników Włodzimierza Cybulskiego. Znowu będę głosować za panem Cybulskim i myślę, że ma duże szanse i przejdzie. Jestem emerytowaną nauczycielką. Jakiś okres współpracowałam z panem Cybulskim i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry burmistrz miasta Cieszyna. A co myślą kandydaci przed drugą turą? Wyborcy zaufali, patrząc na wynik, osobom dwóm doświadczonym, jak chodzi o samorząd. Cieszę się, że jestem jednym z nich. Za poparcie wyborcom, tym, którzy oddali na mnie głos, dziękuję. Mieczysław Szczurek to obecny wicestarosta powiatu cieszyńskiego. Powiat jest jednak dużym organizmem samorządowym, także to doświadczenie tutaj nabyłem spore w powiecie. Obydwaj kandydaci, którzy przeszli do drugiej tury, nie reprezentują wielkich partii politycznych. No to jest taka charakterystyczna cecha wyborów samorządowych. To kolejny raz pokazuje politykom wysokiego szczebla, że popełnili błąd, tworząc taką ordynację, jak chodzi o wybory do samorządów, przynajmniej tych najniższego szczebla. Tutaj jednak patrzy się na to, kto startuje, jaką jest osobą, i nie powinno być ordynacji, która preferuje partie polityczne i ugrupowania wyborców. No to wszystko wskazuje na to, że jednak mieszkańcy doceniają pracę, którą się wykonuje tutaj na dole, w mieście, nie tylko partyjne jakieś działania. Jak pan ocenia swojego przeciwnika? Jako poważnego kontrkandydata. Co pan, jakie karty pan zamierza wyciągnąć przed drugą turą? Panie redaktorze, no proszę darować, gdybym powiedział w tej chwili, to nie mógłbym ich wyciągnąć potem. Nowego burmistrza Cieszyna poznamy 5 grudnia.